Hej, teraz pokażę Wam szybko moje e-torebki. Nie pokazuję Wam wszystkich moich torebek. Postanowiłam właśnie nakręcić film o samych e-torebkach. Można je kupić na stronie www.etorebka.pl. Link podam na dole lub tutaj na filmiku. Dobrze, nie przedłużając, ponieważ Wam zaraz obiad pokazuję. To jest czerwona gemma. Taka, no, nie ma jakiegoś oryginalnego fasonu. Prosty, taki jest pasek na zatrzask. W środku wszystkie torebki praktycznie wyglądają tak samo, mają jedną dużą kieszeń na ekspres i tu po tej stronie mają dwie takie mniejsze kieszonki. Ta gemma tu ma jeszcze takie kieszenie po bokach, tu ma taką kieszeń, te kieszonki na ekspres z przodu. O, tak się prezentuje. O, taka prosta torebka. Dobrze, kolejna czerwona torebka to Milla. Tylko troszeczkę retro. To jest taka czerwień złamana lekko pomarańczą, minimalnie. Można ją nosić tak w dłoni. Tu można sobie przebić dosyć mało na te uszy, ale ma też pasek, który można przypiąć sobie tutaj, tu i z tej strony, nosić ją na pasku. Zapraszam w ogóle do katalogu zdjęć e-torebek na Wizażu w dziale moda. Tam są wszystkie zdjęcia, jak one wyglądają. Ja też tam umieszczałam zdjęcia, więc sobie zerknijcie. Granatowa lia. Ona jest na zatrzask. Ale ona ma tutaj taki fajny pasek, który ją ściąga w tym miejscu. I złodziej ma utrudnione zadanie. Ja już się nosi tylko na długim pasku. O. Tak ją podniosę, ponieważ no, opada nie jest widoczna. Bardzo ładny granat. Dobrze, następna. Najbardziej popularna chyba e-torebka to Emily, tak zwana Emilka. Ja ją mam w szarym wydaniu. Tu ma takie kokardeczki, można ją nosić tak w dłoni. Przewieszoną tutaj w zgięciu łokcia. Ma też długi pasek do noszenia, tak. Takie kokardki, jak widzicie. Bardzo fajna. Ekspres tak się wkłada do środka, żeby taki złamany efekt był. Taka jest właśnie. Bardzo fajna. W zeszłym roku kupiłam sobie taką karmelową, dosyć ciemną, brązową Amberlin i nosiłam ją praktycznie przez całą zimę i jesień. Można ją nosić tu w dłoni. Tak. Zmieści się też tak. No i na długim pasku też. Nie pokazuję Wam w środku tych torebek, ponieważ one tak wszystko tak samo wyglądają. Mają tą samą ilość kieszeni. Tak wygląda. Tej nazwy nie pamiętam, tej torebki, ponieważ safir, szafir. Fioletowa, kupiona w zeszłym roku Anna, jeszcze jej nie mam na sobie. Ma też długi pasek, ale najczęściej ją, myślę, że będę nosiła tak na jesień, dobra. Piękna, różowo-pudrowa sesji. Taka troszeczkę tornistrowa, bardzo fajnie, ciekawy. Oryginalny fason. Ten pasek krótki, bo można ją nosić tak, tak, czy w dłoni, tak sobie machając. Można też odpiąć ten pasek i przypiąć długi. Bardzo ładna torebka, naprawdę. Ale nie wiem, do czego będzie mi pasować. Ja ją kupiłam w zeszłym roku, zdjęłam wszystkie metki zabezpieczenia, lecz ani razu nie wyszłam z nią na ulicę, więc prawdopodobnie wystawię ją na Allegro i mam nadzieję, że znajdzie jakąś właścicielkę, która ją doceni i będzie zapierać ze sobą. Dobrze, ta to była... Jak ona się nazywała? Kurczę, 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 kurczę. Maja? Chyba Maja. Ja sobie wypisałam większość nazw. Tą praktycznie nosiłam cały rok. No to była strasznie wygodna. Tak ją można nosić. W tym kolorze to już chyba nie ma torebce. Tak, ale ja najczęściej nosiłam na długim pasku. Widzicie? Śliczna jest. Naprawdę taki fajny brązik. Bardzo ładna. Miałam jeszcze czarną Charlotte. Taki kuferek czarny z wężowej skórki. Taka wyjściowa torebka, niezbyt duża. Ale no, szukałam jej wszędzie przed tym filmikiem i nie znalazłam. Przypomniałam sobie, że w zeszłym roku ją pożyczałam szwagierce, która chyba mi jeszcze jej nie oddała. Tak mi się coś wydaje, bo no, nigdzie nie mogę jej znaleźć. I ostatnia torebka, którą Wam pokażę, to kupiona całkiem niedawno.
zielonomorska taka Mabel. Śliczna jest, naprawdę. Ten ekspres też tak się załamuje, jak w Emilce. Śliczny odcień ma. Można ją nosić tak, tak lub na długim pasku. Jest naprawdę śliczna. W ogóle ma rewelacyjny kolor. Kocham ją, uwielbiam. To chyba wszystkie moje torebki. Oprócz właśnie tej Charlotte miałam jeszcze taką ciemnofioletową Andy, ale no troszeczkę była dla mnie za duża i sprzedałam ją na Allegro, znalazłam szczęśliwą właścicielkę i mam nadzieję, że właścicielka jest zadowolona. No to wszystko. Mam nadzieję, że film się podobał. Podobały Wam się moje torebki. Kiedyś na pewno pokażę Wam resztę moich torebek, już nie z tego sklepu. Natomiast to były moje e-torebki. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie żadna do nich nie dojdzie, ponieważ jest ich za dużo i większość leży w szafie lub w pudle na segmencie. No dobrze, no to kończę. Cześć, pa!